Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 5 na trybie single player i dzisiaj będzie to kolejny odcinek z modyfikacjami, a dokładniej na Reduxie. Jako że Reduxa w sumie po tym tygodniu, żeby nagrać odcinki na online, usunę, także żeby jeszcze go troszeczkę przynajmniej przetestować i jeszcze go troszeczkę wykorzystać, dzisiejszy odcinek także będzie na Reduxie, ale dzisiaj będziemy robić coś zupełnie innego. Dzisiaj na pewno przetestujemy sobie dwa motocykle i jeden pojazd, ale do czego je przetestujemy? Wpadliście na coś takiego, żeby, bo spodobał wam się ogólnie ten stand taki, który wrzuciłem gdzieś tam na koniec, taki randomowy stancik na jakiejś lince, więc postanowiłem zrobić dla was dzisiaj, tak nie wiem, no przygotowałem kilka stantów z takich klipów, kurde, mega stanty 1 na 1000 typowo. Czyli takie stanty, które wychodzą dosyć rzadko. Oczywiście tamte były bez żadnych modyfikacji. Prawdopodobnie także tutaj, gdzie Redux chyba zmienia fizykę i troszeczkę handling tych pojazdów, możliwe, że nie będzie to tak samo wyglądało. Także to będą po prostu próby zrobienia kilku stuntów z typu 1 na 1000. Także okej, zobaczymy po prostu, jak te pojazdy, samochody będą się tutaj spisywać. Także zaczniemy sobie może od stantu, czekajcie, tutaj jest taki jeden ogólnie. Tutaj jest jeden stancik, do którego trzeba wyjechać, rozpędzić się i później dupnąć w lewo od jakiejś barierki, polecieć i teoretycznie gdzieś tam jeszcze od jednego budynku i lecimy daleko, daleko, daleko. Także ja oczywiście spróbuję go zrobić, nie wiem, to po 3-4 minuty na każdego stanta, tak żeby spróbować co najmniej tych 5-6 dzisiaj na odcinku. Oczywiście przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem się znajduje. No i niestety już zdupiłem, chociaż, dobra, okej, tak, zdupiłem niestety. Tutaj jeszcze taką magiczną rzecz trzeba sobie włączyć, czyli niezniszczalność, nieśmiertelność oraz niezniszczalność pojazdu jeszcze, co by nam po prostu się wszystko nie rozdupiło. Także spróbujemy na takim kompleciku, spróbujemy zrobić stanta. Ogólnie nie wiem, czy część z nich nie jest już naprawiona czy coś, bo tutaj w tym stancie chodzi o to, żeby odbić się gdzieś z tego punktu. Ale ja nie wiem, czy wcześniej nie było tak, że było tylko to, a tego nie było, tej ławeczki. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie odbić się od tej ławeczki. Czy nie trzeba będzie, nie wiem, odbić się tutaj, chociaż tutaj też tak niziutko niesie nas. Czy nie trzeba się będzie odbić czasem od tej ławki tutaj już za skrzyżowaniem, bo od tej ławki się odbiłem naprawdę wysoko. Dlatego może sobie też zmodyfikujemy i będziemy odbijać się jakoś w ten sposób. Dobra, mniej gadania, więcej jazdy oczywiście. Jeżeli chodzi o sprawdzanie pod F1 tego, jak wygląda ten Redux cały, to on wygląda tak, że jest wszystko zamazane poza naszym pojazdem, dlatego dosyć trudno jest wyciągnąć z niego cokolwiek. Dobra, nie, za nisko, ale czekajcie, czekajcie, jest coś, próbujemy. Odbiliśmy się kawałek i teraz tak, to nie jest oczywiście to, co powinniśmy zrobić. Dokładnie, to nie jest definitywnie to, co powinniśmy zrobić, ale było już blisko. Odbiło nas drzewko, z tego co widzieliście, ale lecieliśmy dosyć nisko i nie wypchało nas jakoś za bardzo. Także to nie było to, co chcieliśmy tutaj uczynić. Dwie próby jeszcze sobie daję na tego stanta, czy na jego modyfikację i lecimy dalej po prostu z kolejnym stantem. Będę oczywiście tutaj robił cięcia, zrobię po prostu kilka stantów, tak, zrobimy najpierw kilka stantów na Batim, później jeden stant na Aderze i zakończymy dwa razy Sanchezem, czy coś takiego. Tak myślę, że zrobię w tym momencie. Czekajcie, spróbujemy teraz się odbić od tego punktu. To jest mega trudno, chociażby, kurczę, nawet podnieść koło bardziej. A co dopiero jeszcze lecieć i wszystkie inne rzeczy robić. Oczywiście to nie powinniśmy robić na spowolnieniu, może
Może dlatego to się nie udaje, że ja to próbuję robić na spowolnieniu i normalnie troszeczkę łatwiej. Różnicą jest chyba też to, że prawdopodobnie jakoś, ja nie wiem jak to się ustawia, ale wydaje mi się, że te osoby, które stantowały na trybie singleplayerowym, miały ustawienia takie, że nie było pojazdów na drodze. Bo jak widzicie, tych pojazdów jest tutaj pełno. Przez to ja też nie mogę zbytnio trafiać, muszę uważać na te pojazdy po prostu, brać je pod uwagę kiedy jadę, dlatego spowalniam też ten czas. No patrzcie, pojedziemy tu, no i nie trafimy tak łatwo, jeszcze ludzie idą, no i widzicie, no i tak się kończy właśnie próba stuntu numer 1. Okej, nie pykło. Miejmy nadzieję, że chociaż jeden dzisiaj pyknie. Jeżeli nie, no to troszeczkę lipa. No ogólnie odnosząc się do waszych komentarzy o Reduxie, bo widziałem, że ogólnie wam się odcineczek spodobał, ten 200 z Reduxem, ale część osób miała zastrzeżenia. Część osób ogólnie, no oczywiście, jak zwykle narzekało, że spodziewałem się czegoś lepszego. Ja zawsze daję ludziom wybór. Możecie pisać coś ciekawego. Duża część z was właśnie pisała o tym modzie graficznym Redux, nawet właśnie tak jak już mówiłem, nawet na TeamSpeaku tam ludzie z ekipy też o tym mówili. Także jako, że ja nie jestem fanem jakoś super takich właśnie modów graficznych tego typu, ale zrobiłem to właśnie jako taki specjal i myślę, że był to całkiem spoko pomysł, ze względu właśnie na to, że normalnie bym prawdopodobnie czegoś takiego nie sprawdził. Tutaj mamy drugiego stanta, którego możemy sprawdzić na Batim, także ja już podjeżdżam. Ogólnie też duża część z was pisała, że ten mod jest jakiś, nie wiem, zebrany z kradzionych modów, czy coś takiego, nie wiem, nie widziałem kompletnie takiej informacji. Wszędzie trąbią o tym Reduxie, a tu nagle od was się dowiaduje, że on jest ponoć kradziony, czy coś takiego. Nie wiem o co chodzi, jeżeli możecie zawsze rozpisać, o co... Nie. O co chodziło z tym, że jest kradziony, czy coś takiego, bo tak jak mówiłem, no ja się z czymś takim nie spotkałem niestety, oprócz komentarzy waszych, że to jest modyfikacja kradziona, czy coś takiego. Także możecie się rozpisać, o co z tym chodzi. No i duża część osób z was miała zastrzeżenia, jeżeli chodzi na przykład o niebo, takie, że jest przerysowane. I takie tam, no właśnie mi to przerysowanie się podoba na przykład. Ja jako, że mam dosyć często to zwykłe niebo w GTA, że często je widzę, mi właśnie takie przerysowane się podoba po prostu. Okej, dobra, teraz spróbujemy zrobić to na spowolnieniu. Nie wiem dokładnie, czy my się mamy wybić tak bardziej, czy tak, bo tutaj pomysłem twórcy tego skoku był, zamysł w sumie ten twórczy skoku był taki, żeby wlecieć na ten dźwig po lewej stronie. Bardziej... No nie, to wyszło dosyć ciekawie w tym momencie, ale nie o to chodziło. Spróbujemy jeszcze dwa razy, myślę. Dwie próby i lecimy dalej, bo kilka tych rzeczy mam przywieje. Gdzie my wlecieliśmy? No okej, to nie tutaj, to nie tutaj trzeba wlecieć. No i widzicie, właśnie to jest to, pierwszy problem ogólnie, jeżeli próbujecie w ogóle cokolwiek odgapić, można powiedzieć, i odgapić, no wpaść na... Nie wiem, Boże, trudno mi się jest wysłowić, jak to powiedzieć, kurczę, fajnie. No, trudno jest powtórzyć stanta gościa, który mógł robić to właśnie, powiedzmy, z 1000 razy i wrzucić jeden gotowy plik, gdzie już skacze, gdzie nawet nie wiadomo, czy tak naprawdę z tego jakiegoś miejsca, czy jakiegoś konkretnego miejsca, bo ja w tym momencie nie znam konkretnego miejsca, z jakiego się tu wybić na takiej zasadzie, z której dokładnie górki, może miał wyliczone co do centymetra, a może po prostu to był jeden właśnie na 1000, który się udał, jedna na 1000 prób, które się udały, dlatego mu wyszło i nie wiadomo, i teraz człowiek musi się zastanawiać, jak to zrobić, jak to, no niestety zawinęło naszym pojazdem. Okej, jeszcze jedna próba, bo było blisko w sumie, prawie się udało coś zrobić z tego więcej, dlatego ja sobie jeszcze pozwolę jedną ostatnią próbę tutaj wykonać i polecimy dalej. Kolejna próba będzie prawdopodobnie, czekajcie, już się teleportuję, kolejna próba będzie właśnie z tych takich jakby autostrad, nie chcę tego, obwodnic, z jednej z takich obwodnicy wyskoczyć daleko, daleko, daleko nad mostami. Okej, nie, to będzie za blisko, jeżeli się zacznę rozpędzać. Pojedziemy gdzieś stąd i może teraz się uda, na koniec, ostatni raz, żeby się udało. Fix, proszę bardzo, naprawdę, niech to wygląda ładnie w tym momencie.
Okej, okay, lecimy. Proszę bardzo, tak, zatrzymujemy sobie troszeczkę czasu. Po czym odbijamy w prawo. W prawo. No nie. No, no nie. No, nie tu. Okej, okay, no i niestety no nie pykło. Okej, okay, drugi stand niestety nie wyszedł. Jak już wspominałem, to może być też związane z tym, że na przykład ja próbowałem wykonać go dobrze, ale... Ale na przykład na tych ustawieniach, nie wiem, na tym handlingu, który może być zmieniony, nie mówię, że jest na 100%, ale może być zmieniony, no może właśnie też trzeba byłoby to jakoś zmienić, żeby to działało. No okej, okay, lecimy dalej. I teraz tak, muszę znaleźć, która to była obwodnica dokładnie. Trzeba przelecieć nad mostami, to jest na pewno gdzieś tutaj. Były dwa dokładnie takie, dwie takie miejscówki, można powiedzieć. O Jezu, strzela... O Jezu! Oj! Co to miało być? Widzieliście tę policję? Sześć radiowozów! I Helka jeszcze! Okej, okay, teraz tak, czy to było tutaj? Wydaje mi się, że to było kawałek tutaj na lewo bardziej. Żeby wyskoczyć... Czy Outcast leci w tle? Tak, oczywiście, Elevators. To było gdzieś tak, żeby się wybić. Czekajcie, muszę popatrzeć. Chyba trzeba było się tutaj wybić. Jeżeli nie na kolejnym. Nie, nie na kolejnym, tutaj, dobrze. Tylko tu trzeba jakoś wjechać, jakoś się trzeba rozpędzić. No to znowu pomiędzy samochodami trzeba się będzie rozpędzać. No okej, okay, no spoko. Nie robi mi to większej różnicy. Czy pomiędzy samochodami, czy pomiędzy czym się rozpędzać? Okej, okay, czekajcie, bo tu muszę rozkminić teraz. Okej, czy ja miałem tu jechać? Nie, nie miałem tu jechać, miałem jechać na kolejny. No dokładnie, nie, nie, nie tu, nie, 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 nie tu, nie. To nie to miejsce, miałem na myśli. Tutaj ogólnie, o, jeżeli chodzi o tą miejscówkę, to tutaj jakbym na krosie był, nie wiem czy to na Batim mogę zrobić. Na krosie tutaj koleś na przykład robił tak, że podjeżdżał tak, o, i tu bokiem wjeżdżał na pociąg i jechał bokiem wtedy. To też te triki z jazdą bokiem wyglądają całkiem fajnie i trzeba by byłoby to kiedyś jakoś wypróbować, czy to dalej działa w ogóle, te triki z jazdą bokiem. Tutaj oczywiście takie zwykłe stanciki od murków czy od czegoś dalej można praktykować. W ogóle wydaje mi się, że ten motocykl jest jakiś kurde szybszy na tym reduksie niż był normalnie. No wydaje mi się, że albo ta prędkość jest jakoś lepiej widoczna w tym momencie. Okej, okay, spróbujemy się tutaj dostać, ale my na górę się nawet nie dostaniemy. No to jest ogólnie lipa, jeżeli chodzi o te stunty, bo po prostu trudno jest się po pierwsze dostać z powrotem, trzeba tych teleportów używać. Po drugie tak naprawdę, żeby wycelować się w dobre miejsce, to też jest, no to też jest wyzwanie, dlatego spróbujemy teraz inaczej zrobić, no ale no pod prąd będziemy wjeżdżać w tym momencie. No oczywiście ciężaróweczka musi być jeszcze i... Okej, okay, spróbujemy w ten sposób, spróbujemy na spowolnieniu troszeczkę sobie pomóc. No, najgorsze jest to, że nas znosi. Nas znosi tak, jakbym nie chciał, żeby nas znosiło. No nie, nie lecimy za bardzo, kurde, i to jest ten minus. No to jest ten minus, niestety. No, tego chyba też nie wykonamy. No kurde, no i widzicie, człowiek chce wykonać jakiegoś takiego stunta specjalnie dla was, przygotowanego, ale no to są, to jest właśnie to, bo wy często piszecie do mnie: Hogaty, weź, przecież to jest bez problemu, kurde, do zrobienia, bez najmniejszego problemu, co to za stunt, i wysyłacie mi kompilację stuntów właśnie typowo taką jak dzisiaj próbuję wam odtworzyć i pokazać wam, że no dosyć trudne są te stunty. No, tak jak mówiłem, no niektóre 1 na 1000, możecie 1000 prób robić, nagracie to raz, że wam wyszło i później możecie, wiesz, wysyłać się, możecie wysyłać, kurcze, i się chwalić, że haha, wy takiego nie zrobicie, wy lamusy, kurde. No, ja jestem raczej prowincjonalnym stanterem, sobie stantuję po mieście jeżdżąc. Ale okej, okay, spróbujemy jeszcze, także czekajcie, ja teraz muszę zrobić chyba... Będę musiał zrobić cięcie, czy po prostu przy was wczytam grę. Okej, okay, chyba wczytam grę, w ostateczności utnę to, czego nie trzeba. Przygotowałem sobie oczywiście 3 savey tutaj, w tym momencie.
Przygotowane mam 3 save'y, jeden na z Batim, jeden z przerobionym Adderem i jeden z przerobionym Sanchezem. W tym momencie ładuję właśnie ten z Adderem. Udamy się obok Fortu Zancudo i zamiast jechać w prawą stronę, rozpędzając się tak jakby na ten Fort Zancudo, będziemy się odbijać od skałki po lewej stronie. Dlatego proszę bardzo, tak wygląda nasz Adder. Ogólnie Adder, powiem wam tak, ja się specjalnie kawałek szybciej tutaj zrespię, żeby wam pokazać, jak on jeździ na takiej drodze, kurczę, otwartej w miarę. Także ogólnie oczywiście tutaj jeszcze trzeba niezniszczalność sobie powłączać po każdym save'ie. Player, teleport, oczywiście link do modyfikacji także będzie w opisie pod filmem, więc to nie jest problem. Coś się nie załadowało, dobra, lecimy. To jest mega szybkie w tym momencie. To było szybkie już wcześniej, ale to jest jeszcze niesterowne tak do końca. No, patrzcie jak ten Adder się rusza. Bez włączenia super umiejętności nie skręciłbym prawdopodobnie już tutaj. Patrzcie jak to jedzie szybko. Patrzcie jaki to jest sztosik w Adderze w tym momencie. Ta prędkość została na 100% zmieniona. Patrzcie jak ja lecę na super umiejętności, kurde. Okej, dobra, jestem z powrotem. Powiem wam, że ogarnięcie mnie z powrotem tutaj od ostatniego crasha do teraz minęło pół godziny, bo za każdym pieprzonym razem, kiedy ładowałem tego pięknego Addera, dostawałem crasha. Także musiałem kilka innych zastosowań zrobić, co by tego crasha spróbować nie dostać. Także okej, zostały nam dwa stunty, które sobie spróbujemy. Jeden Adderem, jeden Sanchezem. Dlatego mniej więcej, nie wiem, miejmy nadzieję, że w 8 minutach z tymi dwoma stuntami się zmieszczę. I teraz tak, pytanie brzmi, czy to była ta wyskocznia, że tak powiem? Okej, dobra, powiem wam tak, nie wiem, czy to Redux mnie nie lubi, czy co, ale... Zrobimy to w inny sposób. Albo zrobię teraz, nie wiem. Mam nadzieję, że nie wykraszuje mi na Sanchezie jak jadę, bo jak tak, to odcinek będzie troszeczkę krótszy. Ale no dzisiaj już nie mam po prostu mocy, bo ja nie wiem, co mogę zrobić z tą grą, żeby mi nie kraszowała. Albo po prostu nie wiem, dlaczego mi teraz akurat nie na Adderze skraszowała tyle razy i czemu za każdym razem na Adderze, a nie na innych pojazdach na przykład tak mi kraszowało. Także okej, spróbujemy zrobić dwa stunty może na Sanchezie. A, rozpędzamy się. B, wybijamy się stąd. Wybijamy się tutaj nad tym. Oczywiście, o, oczywiście, super stunt, Franklin, świetny. Lecimy dalej, wpadamy tu do środka. Ze środka, no to już jest połowa sukcesu. Ze środka wyjeżdżamy. Lecimy dalej tędy i tutaj jeszcze trzaskamy stanta, nie? Taki myślę plan minimum na dzisiaj jeszcze. Także okej, dobra. Lecimy, spróbujemy to zrobić. Nie wiem, 3-4 próby, może 5. Jeżeli się nie uda, no to mówi się trudno. Jeżeli się uda, no to mówi się ty, fajne. Okej, dobra, miejmy nadzieję, że napiszecie ty, fajne. Okej, lecimy w takim razie. Nie wiem jaką, aha, bo tutaj kurde, czy można byłoby tę kamerkę usunąć jakoś ze skoku? Nie poleciałem w prawo całkowicie chyba w tym momencie. Sprawdzam z jaką siłą się rozpędzać. Tutaj bym wpadł kawałek za szybko chyba w tym momencie. Także musiałbym chyba jeszcze się rozpędzić, no i nie lecieć na prawo na pewno. Czy można wyłączyć kamery skoku kaskaderskiego? To jest pytanie na dziś. Mam nadzieję, że ludzie wiecie, o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, pyk. Włączę sobie spowolnienie czasu, bo jak widać, no tutaj samochody już się zbierają. Przejedziemy sobie, zdążymy chyba przejechać przed tym ziomkiem. I tak, lecimy teraz tak, lecimy. Nie mogę za bardzo się wyrzucać, żebym za daleko nie wyleciał. No dokładnie, chyba teraz za daleko nawet będzie, szczerze powiedziawszy. Tak, teraz jest za daleko, bo przelecieliśmy po dachu. Okej. Muszę pamiętać, że spowolnienie czasu nas jeszcze przyspiesza troszeczkę, przez co spowolnienie czasu działa jak dodatkowy boost, przez co mogę przez to spowolnienie czasu nie trafić. Chociaż teoretycznie powinienem przy takiej prędkości. Okej, dobra, próba kolejna. Dobra, próbujemy. Teraz nie wiem, czy troszeczkę nie za wolno. Chociaż nie, dobra, wydaje się okej. Wydaje mi się, że nie, no i za wolno, no teraz, oczywiście.
Możemy oczywiście próbować, ale teraz nas tylko wydupi tutaj, dokładnie. My musimy idealnie wpaść do środka. Czyli powiem wam tak, to się wydaje łatwe, ale jak zwykle to się głównie wydaje, zawsze wydaje łatwiejsze niż później wychodzą nam próby odtworzenia czegoś takiego. Dobra, zostały mi dwie ostatnie próby. Kawałek jeszcze przyspieszę co do ostatniej próby, w porównaniu do ostatniej próby jeszcze przyspieszę troszeczkę. Może na koniec się jeszcze jakoś tam wybije lepiej. Przyspieszę się właśnie boostem tutaj ze spowolnienia czasu, którym się nakieruję. No i dobry, i teraz mnie na lewo wywali. Coś tak czuję, za bardzo na lewo odlecę. Dobra, tutaj już się zniżę. Nie, no i za bardzo na lewo. A i tak w sumie to by było idealne chyba. Chociaż to by było albo idealne, albo bym się zaciął tutaj z przodu. Nie bierz tego minigana, proszę cię. Dobra, ostatnia próba, drodzy ludzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wow, jak fajnie przeleciał samolot nad nami. Szkoda, że nie widzę tego samolotu, który nad nami leciał tak, że był wielki, wielki cień wielkiego ptaka. Dobra, próbujemy. Próbujemy, od razu boosta sobie włączę, bo tam już jest samochodzik, który miejmy nadzieję, że nie ruszy w tym momencie. Dobra, musimy się zmieścić pomiędzy dwoma samochodami. Okej, dobra. Próbujemy w ten sposób, tak. No i teraz wylecę za daleko, coś czuję, chociaż, nie, no i za blisko, znowu. Ja pierdykam, co się dzieje? Mamma mia, no nie, no to... Kurde, to trzeba wyczaić, no właśnie trzeba ten jeden raz wpaść dobrze do takiej miejscówki, żeby później powtórzyć to dobrze też. No nie wiem, no widzicie, no to nie wychodzi tak szybko, nawet jak coś tam próbuję dobrze zrobić. Dobra, jeszcze jedna próba, niech będzie ostatnia teraz. Teraz będzie ostatnia próba. Niechaj będzie, póki działa mi gra, póki się nie crashuje w tym momencie, Jezu. Ja nie wiem, czy to naprawdę adder przeszkadza tej grze, że jest taki ultra szybki, czy co? Dobra, i teraz tak, spowalniamy się, no a wtedy było za szybko, jak lecieliśmy na buście właśnie, kurde. To jest najgorsze, że tu za szybko, tu za wolno. Nie wiadomo tak naprawdę, czy lecimy za szybko, czy lecimy za wolno. Bo ta kamera taka jest, no teraz pewnie za wysoko. Chociaż on tak opada nagle, że niby lecimy za wysoko, ale jednak... Okej. To był w sumie nawet dobry stunt, bo przelecieliśmy przez... Bo przelecieliśmy przez szybę. Także powiem wam, że nawet wyszło. A powtórzcie to, takie cwaniaki jesteście. Ja wam teraz mógłbym wyciąć, kurde, resztę filmu i powiedzieć: powtórzcie to, cwaniuki, kurde. Okej, dobra, ostatni. Spróbujemy wbić się, wyskoczyć tutaj gdzieś z tej ziemi w stronę tunelu, do którego pociąg przed chwilą wjechał, i spróbujemy wjechać tam na ścianę. Ale jak to będzie wyglądać? Czy to dalej działa? Czy nam się jakoś uda? No właśnie, tylko my potrzebujemy jakieś wybitki, bo chodzi o to, że my się potrzebujemy tutaj tak wybić, żeby wlecieć bokiem. I pytanie teraz brzmi, gdzie dokładnie, od którego kamienia, czy od której części tutaj można się tak wybić w ten sposób? Czy to trzeba od tego, powiedzmy, kamienia, który tutaj jest obok, czy jakby to zrobić? No patrzcie, my potrzebujemy tutaj się wbić właśnie takim boczkiem. Takim boczkiem wpaść na ścianę, bo... Jeżeli wpadniemy takim boczkiem na ścianę, to jest szansa właśnie, że po tej ścianie pojedziemy aż do samego końca tunelu. Także nie wiem, czy coś takiego próbowaliście, ale właśnie coś takiego ponoć też działa. Ja kiedyś coś takiego próbowałem na odcinku z BMX-ami, nie wiem, czy pamiętacie, ludzie. I tam nawet przez pewien czas, jak udało mi się to zrobić, to nawet działało coś takiego. O, coś takiego jak tutaj jazda, w sensie tak bokiem trzeba, kurczę, przejechać. Popróbujemy jeszcze tak trzy razy, myślę, i damy sobie spokój. Najwyżej zakończymy ten odcinek, także ja już mogę powolutku się z wami żegnać. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, taki, gdzie próbowaliśmy na reduksie w sumie, bo to jest różnica właśnie, to jednak jest różnica, widać różnicę. Gdzie próbowaliśmy na reduksie poskakać troszeczkę na motocyklach, czy nawet na aderze, jeden skok chyba oddałem, który się nawet nie zakończył, bo niestety grę wykraszowało. To popróbowaliśmy poskakać, popróbowaliśmy zrobić te triki 1 na 1000, ale kolejny raz wyszło na moje, że to nie jest tak łatwo to zrobić.
I że właśnie dlatego to się nazywa stand 1 na 1000, ponieważ zrobisz 999 razy, nie wyjdzie ci, ale za 1000 da radę. No i teoretycznie można to zrobić, teoretycznie wtedy. Także oczywiście, jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, bądź zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem się znajduje. Chyba że to od tego kamienia tutaj możemy się odbić. Czekajcie, tutaj jest taki oten o kamyk. Jakoś od tego kamyka, nie wiem, to byśmy musieli jakoś szybciej jechać, czy... Czekajcie, spróbujemy w ten sposób. Dokładnie i dupa, nie wlecieliśmy bokiem. Musimy bokiem wlecieć. Oczywiście w opisie pod filmem znajduje się także link do tej modyfikacji, do Reduxa. Więc jakby ktoś chciał się pobawić na Reduxie, to polecam w sumie, można się właśnie chwilę pobawić. To kurde też będzie w opisie pod filmem. Także dobra, dwie ostatnie próby wjechania na ten kamień i odbicia się od tego kamyczka tutaj do środka, tak żeby właśnie być bokiem wbitym. Okej, dobra, lecimy. I teraz tak, musimy podnieść. Tu już od razu się przerzucić jakoś, no właśnie. Trudność polega na tym, żeby nas tak wybiło na bok jakby. Nie chcemy lecieć przodem czy bokiem ogólnie, zwykłym bokiem. O Jezu, wjechałem w coś. Proszę pana leśniczego, mnie tu nie było. To był przypadek. Dobra, bokiem tak kurde właśnie, żeby jechać po tym zaraz. O, no kurde, no prawie było. Dobra, jeszcze raz, Jezu, co tu się stało? No dobra, ostatni raz, także ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, no i na razie. O, cześć!